Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Pawlik Autoservice. Dzisiaj zajmiemy się tanią, szybką i prostą regeneracją felg aluminiowych. Czyli jeśli Wasze felgi wyglądają tak jak te, mają grzery po klockach, obicia krawężnikowe i nie wyglądają zbyt świeżo, a chcielibyście, żeby Wasze felgi wyglądały tak, czyli świeciły się jak przysłowiowo psu jajka, to zapraszam Was do oglądania tego odcinka do końca. Musimy sobie zacząć od ściągnięcia naszej opony. Podejrzewam, że większość z Was nie ma w domu maszyny do ściągania opon, także będziecie musieli udać się z tym do wulkanizatora. Ja Wam pokażę, jak to zrobić. Także co, puszczamy najpierw powietrze i teraz, żeby Wam przyjemnić to oglądało, włączę jakąś muzyczkę, bo będzie dosyć duży huk. Zbijamy oponę i ściągamy ją na maszynie. Dobra, w takim stanie otrzymacie felgę od wulkanizatora. Jak widzicie, wystaje nam tu jeszcze wentyl. Wentyl musimy wyciąć. Zwykły nożyk. Zdejmiemy go od spodu. Ucinamy końcówkę. Przeginamy przód. Jakby nie chciał wyjść, można go złapać kombinerkami, podważyć, wyrzucić. I przystępujemy do mycia naszej felgi, żeby zobaczyć, w których miejscach mamy wżery, w których jakieś obicia, po prostu żeby zobaczyć nasz stan felgi i zobaczyć, gdzie musimy popracować. Do tego możemy użyć zwykłej wody, wody z Ludwikiem. Tutaj mamy akurat butelkę Potenzji, ale jest tu wlana zwykła woda kranowa plus Ludwik do mycia naczyń. Także co, nie żałujemy, sprzykujemy obficie, myjemy naszą felgę, zobaczymy w tym momencie, gdzie musimy popracować papierem, gdzie mamy jakieś głębsze wżery, ewentualnie do rozszlifowania lub do szpachlowania. Na tej feldze, co z grubsza oglądałem, mamy jeden taki głęboki wżer. Moglibyśmy go szpachlować, ale że to jest felga moja, nie chciałbym tego szpachlować. Jest to na powierzchni płaskiej, także normalnie sobie myślę, to rozszlifuję boszem. Ale gdy ta rysa gdzieś była w niewygodnym miejscu, czy byłoby widoczne rozszlifowanie, możemy normalnie użyć szpachlówki uniwersalnej, takiej samej jak do karoserii samochodowej. Nie musi być to jakaś specjalna szpachla do aluminium. Nie ma takiej potrzeby, zwykła daje radę, trzyma to parę lat. Także co, widzimy bardzo dużo wżer po klockach, felga od środka, tu bardzo mocno zabrudzona, nie da się tego domyć. Ja już próbowałem kilkukrotnie. Mamy jakieś głębsze wżery. Może dla ułatwienia ja poszukam jakiegoś mazaka i sobie zaznaczę po prostu te miejsca, gdzie muszę coś zrobić z tą felgą. Także mamy tutaj, mamy dwa wżery. Mamy tutaj wżer. Tutaj mamy wżer, ten jest płytki, myślę, że to samym papierem zrobię. Tu gdzieś na rancikach małe wżery. Tu mamy kolejny, jakieś obicie krawężnikowe, tutaj mamy głęboką rysę, tu mamy szlifnięty okrawężnik, tutaj. Tego na kamerze może nie będziecie widzieć, ale z bliska na feldze jest to dosyć mocno widoczne. Chyba z takich większych uszkodzeń tyle. Są tu drobne rysy, zarysowania, drobniejsze, głębsze, ale to nam zejdzie wszystko pod papierem. Także co, teraz biorę bosza z tarczą listkową i rozszlifuję sobie wszystkie te głębsze wżery. Następnie wezmę papier P80 i złagodzę wszystkie te rozszlifowane miejsca po boszu 80. Potem papier P120, P240, P250
P120, rozszlifujemy dalej te miejsca, 240 rozszlifujemy jeszcze bardziej te miejsca, żeby to wszystko było gładkie. I na koniec weźmiemy papier 600 i polecimy sobie na mokro calutką felgę. Zapraszam Was do oglądania dalej. Jak widzicie, mamy przygotowany już papier P600 i teraz niestety musimy zrobić to dosyć dokładnie. Te pierwsze gradacje ja użyłem tylko 120 i 220 czy 240. Rozszlifowałem sobie tak z grubsza każdy wżer, każdą ryskę. A teraz niestety 600 na mokro musimy już przelecić calutką felgę, wszystkie zakamarki dokładnie, żeby nasze lakiery miały się czego trzymać. Ale zanim zaczniemy to robić, musimy felgę albo odmuchać z naszego pyłu do szlifowania, albo ją umyć zwykłą wodą, nie ma problemu, no czymkolwiek musimy ją oczyścić z tego dziadostwa, tylko po to, żeby papier P600 w połączeniu z wodą i z tym pyłem nie robiły nam kolejnych rys, a robiły nam ładną powierzchnię gotową do malowania. Urywamy sobie kawałek papieru, taki arkusz starczy Wam na 4 felgi. Psikujemy sobie wodą, może być woda z Ludwikiem, lepszy poślizg, lepsza robota, wiadomo. I co? No i pracujemy tym papierem na powierzchni całej felgi. Jeśli tam gdzieś już mamy za mało wody, po prostu sobie najlepiej w atomizerze spsikujemy. Warto też sobie przygotować jakiś pojemnik, jak nie macie doświadczenia w pracy papierem, żeby co jakiś czas ten papier oczyścić. Można też to zrobić zwyczajnie z psikiwaczem. Ja zrobię teraz całą felgę, żeby Was nie zanudzić. Trochę to przyspieszę i do zobaczenia po oszlifowaniu felgi. Witam Was ponownie na oszlifowanej feldze. Jak widzicie, felga oszlifowana, ale cała brudna. Także co, musimy sobie teraz cały ten syp zmyć. Ja cały czas używam wody z Ludwikiem, jest spoko. Będą Wam potrzebne czyste szmatki, tylko takie bawełniane, nie kobiety. Musicie zwrócić uwagę na to, żeby te szmatki po prostu nie miały styczności z niczym tłustym, typu żebyście sobie nie wzięli jej na przykład z garażu, gdzieś tam po plaku czy po czymś, bo potem może nam odpadać lakier. Tylko ukradnijcie żonie z prania czystą kuchenną szmatkę i potem wrzucicie ją z powrotem do prania, nawet się nie zjarzy, mam nadzieję. Nie no, kilka czystych szmatek, żeby to dobrze oczyścić. Wszystkie miejsca, zakamarki, nie żałujemy. Za chwilę sobie przelecimy to jeszcze rozpuszczalnikiem. Jeśli nie macie rozpuszczalnika w domu albo nie chcecie kupować, no to może być to płyn do szyb, też nam fajnie odtuści powierzchnię, tylko płyn do szyb z dużą zawartością alkoholu. I też będzie spoko ta powierzchnia odtuszczona. Jak widzicie, miejsca te z tymi najgorszymi wżerami musimy dosyć mocno rozszlifować, że to jest zrobione. Po umyciu felgi musicie ją posuszyć albo przedmuchać sprężonym powietrzem, jeśli nie macie sprężonego powietrza. Można ją zostawić na jakiś czas, żeby ona sama odeschła, albo wspomóc się tam opalarką, suszarką do włosów,
czymkolwiek, żeby po prostu nigdzie nie została woda, która nam potem, jak gdzieś w jakimś zakamarku nam zostanie woda, poleci to na lakier, to się nam zrobią takie brzydkie bąble, potem to pęknie i w tym miejscu zwyczajnie zlezie wam lakier i wasza praca pójdzie w pizdu. Szkoda, bo na taką felgę trzeba godzinkę poświęcić. W tym momencie mamy godzinę 15:14:30 za czołem, także idzie to całkiem szybko. Też wiadomo, wyłączam kamerę, jeszcze sobie przy okazji tam palę, także chwilę czasu schodzi. Dobra, felgę mamy wyczyszczoną, jeszcze wszystkie te zakamarki. My ją przesuszymy sprężonym powietrzem i po sprężonym powietrzu przelecimy sobie całą felgę rozpuszczalnikiem i ponownie ją wysuszymy. Jak będziecie psikać powietrzem, co jest najfajniejszym rozwiązaniem, to jeszcze gdzieś tam z zakamarków może wam powychodzić woda z syfem. Jeszcze jak sprawdzić, czy nasza felga jest wystarczająco zmatowiona? Bo dużo ludzi ma z tym problem. Zwyczajnie wy na kamerze pewnie będziecie widzieć, że ta felga się świeci, ale organoleptycznie po 600 całutka felga ma być matowa. Nie ma być jakichś tam miejsc prześwitów, że w którymś miejscu nasza powierzchnia, którą będziemy malować, się gdzieś tam świeci. Ona musi być cała matowa. Lecę teraz szybko po rozpuszczalnik. Zmywamy felgę rozpuszczalnikiem i wrzucamy ją do malowania. Dobra, zaczniemy sobie od polakierowania, zapokładowania. Najpierw wszystkich tych miejsc, gdzie szlifowaliśmy boszem i najostrzejszym papierem. Także cieniutka warstwa najpierw w te miejsca, potem dopiero będziemy lecieć całą felgę. Delikatnie. Musicie pamiętać o tym, żeby produkt był bardzo dobrze wymieszany. Ja sobie, pewnie widzieliście, przeczyściłem też felgę z boku tylko po to, żeby patrzeć, jak dosycha lakier. Pamiętajcie, że tu już nie możecie dotykać palcami, bo palce macie tłuste, a z boku, tu gdzie jest opona, możecie sobie tykać, patrzeć do woli. I co, nie przedstawiłem wam jeszcze produktów, jakie używam. Mam jakiś tam podkład sprayu szybko schłonący. Jest to marki Ball. Taki był w mrówce, taki wziąłem. Lakier do felg, czyli ta zwykła baza. Kolor jaki tam chcecie, ja mam kolor 04010G. Taki mi się spodobał, jest to Mototipa. Też był w mrówce, także wziąłem na szybko to, co było na półce. I Clear Coat, czyli lakier bezbarwny. Też Mototipa, wysoki połysk. Też był w mrówce, dlatego go wziąłem, nie jestem już tam, nie mam jakiejś tam referencji co do samej firmy. Co do samej techniki nakładania, kładziemy techniką mokro na mokro, czyli nie kładziemy drugiej warstwy jeszcze w tym momencie, gdzie lakier mamy mokry, czyli dotykamy i tam się nam brudzi palec, czy zostaje rysa, tylko czekamy, aż ten lakier podeschnie i dopiero nakładamy kolejną warstwę. A technologia nazywa się mokro na mokro, gdyż nie pozwalamy preparatowi się utwardzić w pełnej, nie czekamy, aż on się w pełni utwardzi, tylko nanosimy kolejną warstwę i tak polecimy sobie z podkładem, z farbą bazową, lakierem bazowym i z clear coatem, czyli lakierem bezbarwnym. Ta naprawa jest szybka, nie musimy jakoś tam przygotowywać bardzo powierzchni. Jak widzicie, rozłożyłem się na podłodze, położyłem tylko tam zwykły worek na śmieci. W razie burzy, by jakieś tam pyłki się nie podnosiły, ale lakiery w sprayu ogólnie mają to do siebie, że mają bardzo, bardzo niskie ciśnienie atomizacji i przez to nie podnoszą nam z dołu jakichś pyłków, jakichś syfów, tak jakby to nam robił pistolet. Jedyne, o czym musicie pamiętać, to bardzo dobrze wymieszać ten produkt.
Co nam jeszcze będzie potrzebne? Będą nam jeszcze potrzebne papiery ścierne, no jakiś tam kawałek rozpuszczalnika, płynu do szyb, jakieś szmatki. Zabieram się teraz za nanoszenie kolejnej warstwy, bo widzę, że ten lakier podkładowy już nam się trochę zmatowił, także możemy nanieść kolejną warstwę. Drugą warstwę widzę, że jeszcze nie przykryło nam, nie wyrównało nam tych wszystkich miejsc, w których pracowaliśmy Boschem. Także jeszcze raz nałożę na same miejsca, w których pracowałem Boschem. A dopiero potem polecimy z całą felgą. W międzyczasie ten lakier nam będzie sech. Przejdziemy jeszcze do biurka i policzymy koszty, ile nas wyszło regeneracja takiej jednej felgi. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pokażę Wam, jak pracować z lakierem podkładowym i w sumie wszystkimi lakierami w sprayu, czy to w pistolecie. Bo bardzo dużo osób, w sumie większość osób, którzy chcą coś malować sami, największy problem mają właśnie z tym, że mamy jakiś kolor, jest to zwykła dekturka i co chcemy zrobić? Większość ludzi chce od razu przykryć kolor dektury i co nam się zrobiło? Wszystko po prostu popłynęło. A naszym zadaniem jest delikatnie przepylać element po to, żeby w tych miejscach, gdzie przepyliliśmy, ten lakier mógł doschnąć i następnie jak doschnie, chwilę sobie tam przeschnie, doschnie, możemy nakładać kolejną warstwę i powoli przykrywamy warstwa za warstwą kolor elementu kolejnymi warstwami i przez to nie mamy rozlanej naszej farby, tak jak w tym przykładzie, że chcemy sobie po prostu nanieść dużą ilość produktu i to wszystko nam płynie, tylko powoli warstwa za warstwą sobie lakier nanosimy cieniutkimi warstwami i otrzymujemy efekt przykrycia materiału pełny. Tu też mamy w pełni przykryty ten kolor bazowy, ale co mamy? Mamy zaciekli. Także nic prostszego, szybkie ruchy dynamiczne. Psikamy sobie, nie lecimy, nie trzymamy cały czas triggera, że lecimy i z powrotem z ciśniętym triggerem, tylko lecimy w jedną stronę, puszczamy trigger, w drugą stronę puszczamy trigger. Żeby po prostu przy tych końcach, gdzie kończymy nanoszenie produktu, nie nalać takich krop jak tutaj. Dobra, jesteśmy już przy komputerze. Wyszukałem wszystkich rzeczy na Allegro, żeby to było jak najbardziej takie realistyczne. Także co, mamy podkład z Bola 18 zł. Dołożyć do tego spray pod baza. Kurczę, usunę się. 18 plus 23, 41. I teraz clear coat, czyli bezbarwny, 22 zł. Do tego dołożymy jakieś 5 zł papiery ścierne, dostępne w każdym markecie budowlanym. Resztę rzeczy, jakieś szmatki, płyn do szyb, myślę, że znajdziecie w domu. Daje nam to razem kwotę 68 zł. Podzielmy to na 4, wychodzi 17 zł. 17 zł za tak zregenerowaną felgę, to jest moim zdaniem naprawdę nic. Słuchajcie, na ten moment nasz podkład już dosech. Wiadomo, w procesie schnięcia możemy sobie pomóc opalarką, suszarką do włosów, czymkolwiek. Sprawdzamy na tym naszym miejscu z boku, czy się nie klei. Pamiętajcie, że tutaj nie wolno dotykać palcami. Nie klei się, jest suchy, ale nie jest w pełni utwardzony. Także metoda mokro na mokro. Teraz lecimy sobie z bazą, pamiętając o tym, że nasza baza ma być bardzo dobrze wymieszana. I tak samo po wyschnięciu naszej bazy polecimy sobie z lakierem bezbarwnym. Także do dzieła. Zapraszam Was teraz na ostatni etap,
najfajniejszy, bo najwięcej efektów będzie widać. Najgorszy, bo najłatwiej zrobić zaciek. A zasada taka jak wcześniej. Przez chłopaza, sprawdzamy z boku, nie klei się do rąk, nie zostawia śladu. Lecimy, przepylamy sobie najpierw wszystkie zakamarki, potem powierzchnie płaskie. Odczekujemy, odsycha. Lecimy z kolejną warstwą. Cóż tu więcej gadać, biorę się za robotę. Myślę, że teraz chcę zobowiązać się wobec Was, że teraz odcinki będą wpadać często. Podsumowując dzisiejszy odcinek, myślę, że warto wydać te kilkanaście złotych, żeby sobie odnowić zajebiście komplet felg. Razem na cztery felgi to jest niecała stóweczka, a regeneracja w jakimś tam profesjonalnym zakładzie, którzy zajmują się regeneracją felg, to jest od kilku do kilkunastu stówek nawet. Co dalej do naszego kanału? Chcę się zobowiązać wobec Was, że teraz filmy będą wpadać na kanał co tydzień. Nie będzie takich przerw jak teraz. No mieliśmy kilka małych problemów, także te filmy nam się trochę opóźniły, ale teraz mamy dosyć duże plany na nasz kanał, na rozwój. Jest już nas prawie 1000 osób, także pamiętajcie, żeby subskrybować, żeby nam pomóc, żeby ten kanał się rozwijał. Będziemy coraz więcej materiału dawać, sytych materiałów. W planach na najbliższy czas, myślę najbliższy rok, będzie włożenie 5-litrówki od Mustanga do naszego dużego Fiata. Pewnie go kojarzycie, jak nie kojarzycie, to znajdźcie sobie w naszych starszych filmach film o prezentacji naszego dużego Fiata. Muszę pogadać jeszcze z gościem, który zajmuje się sprowadzaniem części do takich amerykańskich fur i z jaką skrzynią to zestroić, z jakim mostem. Jeszcze zobaczymy, to wszystko jest na razie w takiej, no w planach. Ale myślę, że za tydzień już tutaj do Krakowa przywiozę mojego dużego Fiata i coś tam zaczniemy działać. Także tak jak mówię, łapka w górę, subskrybujcie nasz kanał, udostępniajcie, żeby to się niosło, żeby nas było jak najwięcej, to się pomaga nam rozwijać. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!